Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale słuchajcie, ten odcinek miałem nagrywać kilka dni temu, ale nie było go, ponieważ spodziewałem się, że event, który dostaniemy będzie właśnie tym eventem, który zaczyna się za e, dwa dni, w piątek, nie wiem kiedy ten odcinek widzicie, więc po prostu w piątek, e, urodziny, Ultimate. Teraz dostaliśmy e, Showdown Series, gdzie codziennie dostajemy nowy pojedynek kart, przed e, dwoma dniami był e, Akanji z bardzo fajną kartą, chyba jeszcze z Liverpoolu, e, dzisiaj dostaliśmy kartę e, Felixa i Depaja jak to oglądacie, ale ja tych kart na pewno robić nie będę, bo są one bardzo, bardzo drogie. Trzeba 9 składów, a tutaj 8. Karty są fantastyczne, ale są bardzo, bardzo drogie. 88, 87, 88, 87, więc myślę, że jakieś 600-700 tysięcy minimum. Ale oprócz tego, podczas tego e, eventu, właśnie, dostaliśmy po raz kolejny ulepszenie 10 ustawników 83 plus razy 10. I to mam zrobione już chyba, z, nie wiem, e, około 15-20 takich paczek. Mamy już ogólnie paczek, aktualnie mam za, e, około chyba 150, ale do tego przejdziemy sobie za chwilkę. To co najważniejsze, dostaliśmy powtarzalne SBC o ikonę. Bez limitów możemy zrobić ile chcemy i jest ono bardzo tanie, bo potrzeba po tylko skład 83, 84 i 85 plus tutaj e, 2 informy, które teraz chodzą po jakieś 40 czy 50 nawet tysięcy. Ale oczywiście można je zrobić sobie tutaj za około 20 tysięcy, więc naprawdę jak robicie to SBC, nie kupujcie informów, tylko zróbcie to SBC o informy, bo jest dwa razy tańsza, bo nawet więcej. Więc dzisiaj naprawdę dość sporo będzie się. Yy, Działo i oczywiście codzienna SBC, ale to już chyba e, się skończyło, jak to widzicie, więc możemy przejść do zadań sezonowych, ponieważ tutaj jest e, koniec sezonu i na szczęście udało mi się zrobić ostatni poziom e, i e, odbierzemy sobie player pika Fantasy 1 z 3 87. Miałem brać paczkę, ale paczek mam naprawdę bardzo dużo, które zostawiam sobie na urodziny, e, Ultimate, a tego player pika sobie otworzymy e, już teraz, i te pozostałe paczki również zostawiam sobie na urodziny. Także co, bierzemy słuchajcie tego player pika, chociaż nie było jeszcze coś do mówienia tutaj, ale chyba nie ma nic więcej. Wszystkie te zadania też mam pokończone. Naprawdę grałem tak dużo meczów ostatnio przez ten weekend, żeby zrobić tego player pika, właśnie nie pamiętam kiedy ostatnio tyle meczów grałem, chyba około 50 w ostatnie 3 dni, ale udało się, mam nadzieję, że było warto i oczywiście bierzemy player pika Fantazy 87 Plus i zobaczymy co uda się trafić. Ale obok tego, jak widzicie, mam jeszcze kilka bardzo dobrych playerpików 83+, które są powtarzalne codziennie, 84+, za ligę weekendową i playerpick z ikoną, który jest tutaj już chyba od 5 albo 6 dni i dlatego mam też 150 paczek, bo nie mogłem ich otwierać, bo musiałem zostawić sobie tego playerpika właśnie na odcinek. Słuchajcie, zaczynamy od playerpika fantazy 87+, i zobaczymy, czy uda się coś trafić, czy było warto grać tyle meczów, chyba nie, chyba jednak nie. Mairy89, e, także weźmiemy sobie po prostu tą kartę. E, jest ona warta chyba jakieś 60 czy 70 tysięcy. E, 100% bardziej opłacało się bronić paczkę. 84 plus razy 20. Około 100 tysięcy. Dobra, lecimy z tymi playpikami 83, plus, e, z codziennego SBC. Fantastyczny pierwszy, same trójki. Mam nadzieję, że chociaż jedną jakąś kartę i eventową, około chyba 30, bo 40 kart specjalnych jest teraz w dostępnych paczkach, więc naprawdę mam nadzieję, że coś uda się jednak trafić. Ale te najlepsze paczki, tak jak mówię, mówiłem, sobie na e, urodzin Ultimate. Jest 90 ten zem, którego bierzemy i wrzucimy pod SBC z ikoną. Kolejny 83+. Co będzie teraz? Same 83 i Miller. Kolejny player pick 83+. 86 Arnold. Dobra, ostatni player pick 83+. I niestety tylko Tomas Meller po raz drugi. Dobra, lecimy tymi, z tymi za ligę weekendową. 84, plus, dalej bez karty specjalnej. Chociaż tyle, że Inform. I oczywiście biorę kartę Inform, bo jak mówię, one są warte 45 tysięcy, a Kasy mi spełniają około 20 tysięcy. Drugi, 84, plus, 88. Bernardo Silva. Naprawdę spodziewałem się, że będą te playery troszeczkę lepsze. Ostatni, playery 84, za ligę weekendową i 87 Sandra Pions. Dobra, także to wszystko do klubu e, i zobaczmy, co będzie w Player z ikoną. Jeden z trzech. Czy będzie coś grywalnego? Petit, Rush i Berkamp. No cóż, także bierzemy sobie Berkampa i e, za chwilkę przechodzimy do. Paczek. I słuchajcie, te duplikaty wrzucam do SBC o smolarkach, które robię już od kilku dobrych dni, ale nie robię tego SBC o ikonę się jeszcze na ten moment, ponieważ wszystkie karty ostatnio złote od 81 do praktycznie 86 wyrzucałem do SBC, które były przez ostatni tydzień i nie mam ani jednej karty właśnie o tej oceniam. 87 wszystkie w górę, poniżej nie mam nic, więc dlatego teraz będę otwierał mnóstwo paczek i jak coś oczywiście będzie, to się Widzimy, bo tych paczek jak widzicie teraz e, u góry jest 150. I otworzyłem już e, jak widzicie 100, bez jednej. Ale niestety e, większość paczek była brązowa i srebrna przez playerpiki, które miałem e, i tych paczek po prostu nie mogłem otwierać i nie było w nich e, zupełnie nic oczywiście. E, jak widzicie zostały same naprawdę najlepsze paczki. E, większość z nich tak mówię chcę zostawić sobie na e, event urodzinowy, który będzie jutro, pojutrze, w zależności od kiedy ten odcinek wrócam. I będziemy po prostu otwierali paczki do momentu aż pojawią się paczki z... E, i konami, więc myślę, że około 20 będę musiał otworzyć, bo niestety chyba one pokazują się na samym końcu. Więc zaczynamy sobie myślę od paczek, niech będą te 10 sobotnik 83+, bo ich mam e, chyba około 20 aktualnie. Więc lecimy z paczkami, zobaczymy czy uda się trafić jakąś kartę. Jest inform w pierwszej, więc bardzo dobrze, bo informy kosztują ponad 40 tysięcy w tym momencie. Bez podwójnego walkoutu, ale inform jest bardzo dobry traf. I kolejna paczka, 10 zawodników, 83+, ale chyba bez karty specjalnej tutaj. Anglia, prawy obrońca i będzie to e, brąz, 87%. Podwójny walkout pierwszy dzisiaj. Zobaczmy, co będzie obok, obok niej. A bo wiecie, co zyski pojemy, bo jest długa e, animacja, zobaczmy od razu. Może jakaś karta specjalna. Jest Noyer. I wszystkie duplikaty, które będę trafiał, oczywiście wrzucam do e, SBC o ikonę. Mam nadzieję, że z 5-6 paczek takich z ikoną, E, uda się jeszcze dzisiaj zrobić. Nie wiem, czy wszystkie będę dzisiaj otwierał, e, ale wszystkie na pewno będę dzisiaj robił. Które nie otworzę dzisiaj, po prostu otworzę na odcinek z e, urodzin Ultimate. Dobra, teraz niech będzie paczka czterech zawodników e, 85. Plus. Te w zeszłym tygodniu były naprawdę bardzo dobre. E, zaczynamy od Stegen'a, więc zaczynamy naprawdę dobrze. Jest podwójny lokat bardzo wysoki, bo 89 pierwsza karta, ale skipujemy, bo długa animacja. Zawsze jak jest długa animacja, będziemy skipowali, chyba że będzie karta specjalna. Jest Salah. I kolejna paczka 1083. Mam nadzieję, że jakąś jedną kartę specjalną w tych paczkach uda się trafić. Tutaj będzie Robertson. Czy podwójny walkout? Jest podwójny walkout, chyba trzeci dzisiaj. Jest szybki, więc zobaczymy. Jest Modric. I mamy kartę specjalną, jest Oyar Zabal 88. Dobra, wiecie co? Otwórzmy teraz paczkę wymienną za ostatnią ligę weekendową. Zobaczmy, co będzie tutaj. Niestety bez karty specjalnej. Szkoda, bo liczyłem, że kilka monet wpadnie tutaj. A tylko Aleksander Aron chociaż też podwójny e, walkout. Bruno. Dobra, kolejna paczka 10 za wątkiem 83, chyba już około 10, 11. Jak na razie tylko jedna karta specjalna, teraz będzie Modrić 87. Czy obok niego coś jeszcze? Tak, jest. Kolejny podwójny walkout, ale długa animacja, więc od razu skipujemy. I co będzie obok? Jest pop i naprawdę całkiem okej okay, paczka. I dobra, słuchajcie, pojawiły się paczki z mieszanej kampanii 85. Nie mam pojęcia, gdzie są paczki z ikoną, dlaczego one się jeszcze tutaj nie pojawiły. Jest Francja, Napastnik i będzie to chyba Turam 87, albo 88. Naprawdę tą kartę już mam. I słuchajcie, nareszcie, po, nie wiem, chyba 40 kolejnych paczkach, które otworzyłem, w końcu paczka z ikoną się pojawiła, więc otworzymy takie dwie na koniec odcinka. i Zobaczymy, co uda się trafić. Kolejne zostawiam na odcinek z urodzin. W pierwszej jest są Włochy, prawie obrońca, więc będzie to. Zamrota, Słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanał, bo Piszcie, co wam udało się trafić w waszych paczkach z e, ikonami. Pierwsza naprawdę bardzo, bardzo średnia. E, I zobaczmy, co będzie w ostatniej. Na dzisiaj myślę, że w kolejnym odcinku z 3 takie na pewno e, otworzymy. Otwieramy i zobaczmy, czy będzie jakaś karta specjalna. Jest Szwecja, więc jest jeszcze gorzej. Jest tragicznie najgorzej, jak może być. Także to wtedy i widzimy się jutro w odcinku z Urutus Aadimets , näeme järgmise korda .